będzie posiadała wiaderka, ponieważ musimy skrócić łańcuchy. One są za długie. My sami nie możemy grzebać przy tych łańcuchach, ponieważ to wszystko jest objęte gwarancją. Jak firma Apis zamontuje wiaderka w takich długościach, które uzgodniłem z panią Kornelią Żywicką, to zaprosimy grupę przedszkolaków z naszego przedszkola samorządowego numer 3 z animatorem. Jest tam opis, jak się bawić tym skomplikowanym urządzeniem i mam nadzieję, że uda nam się dzieciom to wytłumaczyć i że ta zabawka też zyska akceptację. Ja byłem na tym placu zabaw, tam są drobne rzeczy, jest parę małych ognisk korozji, które trzeba usunąć. Natomiast jeżeli chodzi o siłownię, to wszystko jest ok. Nie widziałem tam żadnych zniszczeń. Zewnętrznie też wszystko wygląda dość dobrze, tak? Natomiast regulacji wymagają długości tych łańcuchów i wiaderka, których nie wieszaliśmy, bo była zima. Mówiliśmy, że na wiosnę je zawiesimy i będziemy wtedy starali się cały temat zapromować.